Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Płyta indukcyjna Trevlik z IKEA. Jak się okazuje, te płyty mają problem z dotykiem. Zgłosiłem reklamację i przyjechał pan z serwisu Whirlpoola, bo to tak naprawdę jest Whirlpool, na rozpoznanie. No i przyznał, że rzeczywiście należy mi się nowy cały ten moduł dotykowy, który jest pod spodem. Generalnie mówi, że się czeka 5 dni na taki moduł, ale miał przy sobie moduł inny Whirlpoola i mówi, że na podmiankę może mi go wsadzić na te 5 dni, żebym w ogóle popatrzył, czy będzie lepiej. I teraz co się okazuje, że to jest właśnie płyta Whirlpoola i moduł generalnie jest ten sam, choć z pewnymi różnicami. Także mamy teraz taką ciekawostkę, że tu w oryginale IKEA-owskim jest jeden wyświetlacz, który pokazuje czas przy timerze. Generalnie wszystko to samo. I rzeczywiście dotyk teraz działa o wiele lepiej. No, o wiele. No, powiem wam, że przez jeden dzień obserwacji naprawdę jest lepiej. Chociaż teraz chyba coś się dzieje. No to pomyślcie, co było wcześniej, gdzie ja ewidentnie zauważyłem, że teraz jest lepiej. Samo włączanie i wyłączanie wcześniej. Akurat jak przyjechał pan z serwisu, słuchajcie, nie mogłem jej włączyć. Dotykałem tak chyba 10 razy. Także akurat dobrze się stało, że pan na własne oczy zobaczył, jaki jest problem. Natomiast jak on mi wsadził tego Whirlpoola, ten nowy moduł, to ja dosłownie dotknąłem i ona się już włączyła, stąd poczułem różnicę. No wiecie, taka histeria. No nic, tak czy siak czekamy na nowy panel oryginalny pod tego Trevliga. No nic, ale co wam chciałem pokazać, czyli Whirlpool robi tę indukcję, robi sobie takie szkło i nie wiem, czy widzicie, tu tak naprawdę są dwa wyświetlacze, a ja myślałem, że jeden. Bo dla IKEA uruchamiają jeden wyświetlacz i ten plus i minus jest od timera na wszystkie cztery palniki. Czyli teraz świeci mi się tutaj gotowość do timera na tym garnku i ustawiam timera 3 minutki pod ten garnek. I do tej pory, jak przechodziłem na timera na ten garnek, czyli powiedzmy teraz tu jest gotowość, dioda się świeci, to też przechodziłem tym. A teraz tak nie możemy, bo w oryginalnym Whirlpoolu oddzielny timer jest na palniki na prawą stronę. I tu jest właśnie drugi wyświetlacz i normalnie drugi plus i minus. I on tu jest, ale niewidoczny. Czyli uwaga, dotykam i proszę bardzo. I dodaję. Teraz są 3 minuty na ten palnik. I tak oto nie miałem świadomości do tej pory, że tu jest właśnie drugi wyświetlacz i drugi plus i minus. Taka ciekawostka. No nic, tak czy siak czekamy na oryginalny panel dotykowy IKEA-owski. No i z powrotem wrócimy do jednego wyświetlacza. No są momenty zawiechy tego dotyku dalej. I aktualizacja odcinka, w sumie czekałem 3 dni, a nie 5. Pan przyjechał, podmienił panel na oryginalny pod Trevliga. Zrobiłem sobie fotkę numeru, zaraz wam wkleję. Wszystko zajęło panu może 15 minut, max 20 minut. Podkręcał szkło wokół, parę śrubek, ściągnął szkło, podmienił panel, przykrył i tak dalej, ale widziałem, że wprowadzał jakieś cyfry, czyli wchodził w jakieś ukryte menu. No i cóż, generalnie jest ok, choć są też chwile, że się zawiesza ten dotyk. W tym momencie chodzi elegancko. Włącza się, wyłącza. No i wróciliśmy do
jednego okienka i jeden kontroler. Czyli teraz lewy garnek, prawy garnek. Czyli w tym momencie ten garnek prawy był ustawiany jako drugi, więc dioda gotowości do timera jest z prawej strony. Więc jeżeli teraz się będę bawił timerem, no to właśnie najpierw ten garnek. Minuta na ten garnek, już idą sekundy, 3 minutki. Natomiast jeśli chcę przejść na ten garnek, no to tu muszę zrobić jakiś ruch. I teraz tu od nowa 3 minutki idą na ten garnek. Czyli jedno okienko, jeden kontroler. W sumie tamte dwa okienka w oryginalnym Whirlpoolu są moim zdaniem lepsze. Więc jeśli chcę sprawdzić, ile zostało na prawym garnku, bo diody są teraz tu dwie, czyli te 3 minuty są pod ten garnek. Jeżeli chcę sprawdzić, ile zostało na prawym garnku, muszę zrobić tu jakiś ruch. Dwójka z powrotem, jedynka i widzę, że tu są 3 minuty. Chcę sprawdzić, ile tu, no to tu jakiś ruch. Akurat też 3 minuty, może zmienię ten czas. Tu dajmy 6 minut. Czyli wchodzę, nie wiem, po paru minutach do kuchni, widzę 6, muszę popatrzeć, gdzie są dwie diody tutaj. Czyli 6 minut jest pod ten garnek. Trochę bez sensu. Przeszedłem na prawą stronę i pod ten garnek są 2 minuty na timerze. Dzięki, trzymajcie się.